Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Driver San Francisco. Proszę bardzo, mamy pogoń za ciężarówką, ale my musimy się w nią wścielić. Hops. Dorwi i skasuj go, okej. Okej. Good luck with all those cops. Foghorn, I'm coming for you. Nobody double crosses Baba W. Co? Okej, to jakiś prawdziwy tracker jest. Ktoś go wrobił i zesłał na niego gliny, i to dużo glin. Musimy dorwać gościa. What? Czemu to we mnie wjeżdża? Cofaj, cofaj, cofaj. Cofaj! O kurde, to nie cofa. To już jest... A, what? Ja nie mogłem nic cofać, za wolno cofał. Miażdżyć można, ale cofać? Ile tej policji jest? Dobra, ta ciężarówka to jest naprawdę gruby kotlet. Pojedziemy sobie, nie no, pojedziemy głównymi chyba. Ile tej policji to jest? Chyba powinienem bardziej trzymać się takich pobocznych dróg. Chociaż tam też gonili, no nie? Na razie jedziemy tą drogą i zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Nie mogę otworzyć sobie całej mapki? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj, okej, powinniśmy sobie dać radę dojechać do niego. Chyba musimy go rozwalić tym pojazdem, zdaje się. Cały czas będziecie widzieć takie obrazki zniszczenia innych pojazdów. Dlatego, że ta ciężarówka jest mega, mega twarda. Chociaż trochę mi się już rozwaliła. I rozwala ich dosłownie na hita, nie? To jest ciekawe. Dobra. Tu mamy trochę zakrętów, niezbyt dobrze dla ciężarówki. Dorwiemy gościa. Ile tej policji tam jest? I... Gdzie on jest? Hey, Foghorn! I see you! Hell, even a big rig like this can't take punishment forever. All them knocks and busted the screws. Enjoy. Damn it, Bubba, I knew you was trouble. Now to wreck that double-crossing thief guy. Of the body? I can't let the cops arrest this Bubba guy yet. It's time to end this. Czekaj, coś mi goni? Łapią mnie? Nie, nie, nie łapią mnie, dobra, bo... Do rozbicia wrogów. Spoko, spoko, użyjemy. Ty, on jest twardy. Ale nie taki twardy, żeby autobus wytrzymał. Pa gościu na to. O, ty mord... Jeszcze autobusy, zobacz. Wszystkie radiowozy. Kurde, jackpot. Elegancko. Co tu się narobiło? Gliny mnie zaraz złapią. Gazu. Mało brakowało. Dobra. A, musimy jakimś samochodem chociaż. Oj, oj! Dang it, Bubba! How'd we get to this? Well, we're both backstabbing two-bit wannabes without the sense God gave a chicken. That's how it got to this. Co za ludzie. Dobra, zrobiliśmy i teraz najlepsze, to co chyba najbardziej lubimy, czyli wyścigi. Proszę bardzo, to co za... RS200 Ford? Jest tych dwóch gnojków. I wasn't really driving those races. Look, John, it doesn't matter. We don't have a choice anymore. We're racing for Jericho now. Oh. No, no, no. You can't just say no to these people unless you want to end up like that big guy Crew. Okej, dowiemy się czegoś więcej. Patrzcie, jak tu fajnie widać detale tego silnika z tyłu. You boys? John, if you got a way out of this, tell me. Jericho owns every race in this city. We don't have a choice. Damn it. Where are we? Not in front. No, 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 no! That was not planned. No, dobra ta fura jest. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Lekki drifcik. Wow! I'm kidding, I'm kidding. Where am I? Okej, na czołówce, nie mają szans. What's that? Number one? Is your driving affecting your Japanese, bro? This would be easier if there were no other cars in the race. True. Look at that move. I mean, that's one-handed. Nice. Tak, zdecydowanie by było łatwiej, gdyby nie było żadnych samochodów w wyścigu, tylko nasz. To cały czas gaz do końca cisnę. Yep, right smack in the middle of it. Go! Good drift. Huh, that's what we're here for, right? That and winning the race. That. Okej, nie możemy tutaj jakiegoś skrótu użyć, by się totalnie nie opłacał. Ta droga tak prowadzi inaczej. Myślałem, że tam można sobie skrócić. Na razie jedziemy, jak widzicie, całkiem normalnie. We're just leading, kid. Winners! Najlepsze jest... Najlepsze jest to, że podczas driftowania, skakania, wymijania tych pojazdów, jazdy pod prąd, zawsze nabijają na się te punkty, ta gotówka, nie? Co prawda niewiele, no bo w stosunku do robienia różnych misji pobocznych, no to są jakieś tam małe ilości. Ale zawsze coś. I przyjemnie, że potem możemy sobie za to, co oni tu robią. Dobra, musimy jechać tutaj. No dobra, trochę go rzuca. To autko. Sorry, sorry. Don't be sorry. Be better at driving. Home stretch, John. Let's show Jericho we're not scared. By desperately trying to win the race so he won't hurt us? Exactly. Aha. A czemu miałbyś ścigać Jericho kogoś? Chyba, aha, bo oni się ścigają dla niego. Dobra, jasne, jasne. Rzuca tu. Muszę uważać. Mało brakowało. Ayumu, you have to get real. Jericho is a murdering thug. Take your winnings and disappear. Okej, nic nie odpowiedział na to. Chyba jeszcze się z nimi spotkamy, prawda? Dobra, to sobie zrobiliśmy. Mamy sporo tych punktów. Moglibyśmy pokupować sobie garaże. Bo tu jeszcze chyba kilka jest niekupionych. Gdzieś tu był jakiś niekupiony garaż na pewno. Mamy misję Tenera odblokowaną już. Gdzieś tu jakiś taki na szaro był, no nie? Może musimy sobie przybliżyć odrobinkę, wtedy nam się to pojawi. Taka szara ikonka niekupionego garażu. A może tu już wszystkie kupiłem? Nie no, któryś tu był jeszcze do kupienia. Po tej części San Francisco na pewno. Tu nam się nic nie pojawia. A, chyba w tej takiej dzielnicy industrialnej. Jakby tu? O, jest! Znalazłem go. Patrzyłem się nie w tą stronę, co trzeba. No i jesteśmy. Po ile to jest? 5000 to jest, kurde. Okej, odblokuje nam się kilka nowych samochodów, ale możemy sobie ulepszyć pasek umiejętności. Proszę bardzo, to nam się na pewno przyda. I możemy kupić od razu... Pyk! Pięknie! Ekstra. Warto to sobie kupić, później ładowanie na poziomie 3. I potem zaczniemy chyba... te samochody kupować w końcu. Mnożnik dochodu na samym początku żeśmy kupili. Bardzo dobrze, to jest ważne. Ok, to mamy zrobione. I zobaczcie, pojawił nam się jakiś wyścig tutaj. Mryga nam. Czy my będziemy mieli jakoś lepiej płatny? Czy on będzie jakoś lepiej płatny? Czy to jest tutaj? Z ruchem ulicznym podczas wyścigu do Mariny. 10 000? Czemu nam to mryga? No dobra, spróbujmy, zobaczymy. Nic chyba specjalnego. Chyba te wyścigi nam mrygają, bo to są jakieś takie rzeczy online, nie? Takie wyzwania online dla innych graczy też. Uuu, jaki długi pasek teraz, zobacz. Diablo. Potem możemy sobie jeszcze ulepszyć, przyspieszyć szybkość ładowania. To też się bardzo przydaje. Jakie to zwrotne. Ten samochód ma napęd na tył, to jest Lamborghini. Lamborghini się kojarzy raczej z samochodami z napędem na 4 koła, ale tu mamy na tył Lamborghini Diablo. To jest jedno z niewielu Lamborghini, które tak naprawdę to ten napęd na tył mają, bo większość tych nowych Lamborghini, chyba wszystkie te nowe Lamborghini mają napęd na tył, bo była specjalna wersja Lamborghini Gallardo z lat 2000. Które miało napęd na tył tylko i to się chyba nazywało Lamborghini Valentino Balboni. To nie jest takie chyba trudne zrobić napęd na tył tylko i wyłącznie dla Lamborghini, no bo wystarczy po prostu wyciąć wał napędowy, który idzie do przodu. Nie? I tam dodatkowy dyferencjał. W sumie samochód wtedy powinien być odrobinę lżejszy, bo mniej tego żelastwa ma w sobie. Bo silnik mamy centralnie. Więc tylko zostają nam te półośki. Chyba że tam na przykład silnik jest wzdłużnie chyba w Lamborghini. Wtedy mamy też dyferencjał z tyłu. Nie wiem jak to jest, prawdę mówiąc. W Lambosie próbuję to sobie teraz wyobrazić. Ale... z tej... O, patrz! Prawie furę zniszczyłem z tym zderzeniem. Jechałem prawie cały czas bez stłuczek, a pod sam koniec niemalże całkowicie skasowałem samochód. No to jest Lucek właśnie. No i co, dostaliśmy bonus 10 000, okej. Spoko, mamy 200. Czemu? Przecież ja dopiero co wydałem 100 000 i znowu mam 200 000. O co chodzi? Dobra, nieważne. No to co, weźmy się może za misję policyjną, chociaż tu mam jeszcze wyścig jakiś fajny. 2000 to nie. Tutaj coś mamy. Co to jest? Chroń wóz opancerzony. Dawno nie było takiej misji, co? Why? We'll have to walk across the street. Some other big deposit or a withdrawal or something. They gotta keep the front clear. Why break routine? I mean, it seems weird. This came from control. What, do you think I'm lying? Ten gości coś knuje. Został opłacony przez Jericho. How much cash we got in the back end? Same as every week, Lewis. Yeah, but how much is that? I forget. 15 minutes. Huh. A lot of people would love to get their hands on that. Why the hell do you think we drive it around in an armored truck? Dokładnie. Tak, przydałoby się kupić tą ciężarówkę i przetestować ją, jak ona działa sobie ze spychaniem samochodów, nie? Teraz nie bardzo możemy to robić, bo musimy uważać, żeby jej nie zniszczyć. Właśnie. O tak. Tutaj sobie odbijemy, hops. Opancerzona furgonetka. AU Security, tak się nazywa. Firma AU. Oj, security, czegoś tak. Jak to się czyta? Oju, oju, nie wiem po angielsku. Okej. Okay. Stoi tam jakiś samochód. A jak są ptaki w okolicy, to znaczy, że też jest tu Jericho. Not my finest parking job, sure. Oh god. I gotta find a way to protect that van. Dobra. No i teraz będziemy musieli osłaniać ciężarówkę, by zdjąć wrogów. Dobra. Ten będzie chyba skręcał tu pod most. Ja bym tak zrobił. Chyba, że tak nie zrobi. Ale tak zrobił. Mamy tutaj jakiś samochód? Mamy. Okej. Okay. Ekstra. Dobra, załatwiony. O, musimy takich zniszczyć jeszcze z 1000. Gdzieś koło tego. No i gdzie te dupki są? Tu mamy jeszcze kogoś. Cyk, cyk, cyk. O kurde, tutaj jedzie półciężarówka. Tu nie ma żartów. Jak blisko. Dobra, bo ktoś chyba się zbliża tutaj już niebezpiecznie. Blisko jest. Koło mojej furgonetki opancerzonej. I to w dodatku też półciężarówka. Niedobrze. Audi, dawaj! Pyku, 7 załatwiła sprawę. Elegancko. No, trzeba już uważać, bo coraz bliżej są. Tak, wrogowie są blisko ciężarówki. Tu mamy jeszcze dwóch naraz jadą. Kurde. Dobra, ten będzie tutaj już na hita. Dosłownie. Charger da radę. Pyk! Ej, czemu mu się zdrowie odnowiło? Ej! Dobra, 2 uderzenia. Pyk. Już dalej nie pojedzie. Okej, to mamy zrobione i teraz jeszcze tutaj mamy dwóch typków. Weźmy coś dużego na nich może, to byśmy skasowali dwóch naraz, jakby się dało. O, może weźmy sobie tego chargera. Taki, ach kurde, pojechali w inną stronę. On taki dobry jest ten chargerek, taki masywny. Tu mamy znowu chargera, a może coś większego będzie po tej stronie? Nie, chyba nie, będziemy musieli zrobić. Spróbujemy uderzyć ich tak, żeby rozwalić dwóch naraz. O kurde, ktoś uderzył w furgonetkę. Niedobrze, niedobrze. Zastanawiałem się, co się stało. Pyk, dobra. Tu, teraz tu. Wrogowie wpadli w szał? Przyspieszają, tak? Okej. Okay. Dobra, musimy się tu pośpieszyć trochę. Pyk. Pięknie, dobra. To ogarnięte. Zostało pół minuty. Ej, no tego zderzenia powinno go rozwalić całkowicie. To mi się nie znudzi chyba to zderzenie, serio, jest zajebiste. Okej, tu mamy znowu dwóch naraz. Musimy ich atakować z tej strony, oby coś większego jechało, oby coś większego, to dwóch naraz skasuje. Kurde, akurat w tą stronę nic nie jedzie. Ale jakby coś takiego się tu pojawiło. Dobra, ty się nadasz. Dwóch. Tak skręciłem, że może jeszcze drugi będzie. Podwójny knockout. Jest, udało się. Dobrze. O, wjeżdżają tu. Damn, niedobrze. O nie, o nie, o nie. Patrz, ten jest... Nie może dojechać, co za kupek. O kurde. O, fuck. Niedobrze. Dobra, wóz został uszkodzony. Mogłem trochę bardziej uważać. Oni po prostu przyspieszyli, wiecie. Zostało jeszcze 3. To już właściwie będzie formalność. Myślę. Cyk. I... jeszcze! Jeszcze mu mało. Weźmy Cadillac. Dobra, porobiony. Jeszcze zostało nam 2, którzy jadą przy sobie. Może też uda się ich rozwalić. O kurde, też dojeżdżają tu blisko. Fak, tego może furgonetka nie wytrzymać. Dobra, jednego zatrzymałem. Z drugim będzie problem. O nie! O! Dobra, jeden może tam wybuchnąć przy tej furgonetce. Chyba się udało. Chyba się udało, no. Mało brakowało, kurde! No tą misję się naprawdę długo robi, a musiałem, wiesz, przyciąć trochę, bo by było dla was za długo. Ale tak, udało się to jakoś zabezpieczyć. Trochę tych zderzeń było. Mamy misję Tenera i mamy tu jakiś wyścig fajny. Zobaczmy sobie ten wyścig i pójdziemy potem jeszcze na misję. O ile to jest? Wow! Hiperwozem! Zmierz się z hiperwozem na autostradzie. Wow! Wow! Ciekawe jaki my hiperwóz dostaniemy. 40 000 za to jest. No. Dostaliśmy F1 kontra właśnie Pagani Zonda. Ciśniemy, dobra. Spróbujemy. Kiedyś McLaren F1 w ogóle, samochód, którym teraz jedziemy, miał najlepsze przyspieszenie na świecie. I w tym samochodzie siedzi się po środku. To jest też taka ciekawostka i taki, no można powiedzieć, rozpoznawalny. Taka rozpoznawalna rzecz odnośnie tego samochodu. Oh shit, ale żem to zrobił. 30 checkpointów, to jest naprawdę długi wyścig. Także usiądźcie wygodnie. Czy uda mi się to zrobić? Dobra, dogoniliśmy Zondę. Zderzamy ją czy nie? No nie no, ten wyścig jest za fajny. Patrz tutaj podczas hamowania... Co? Ja nie wiedziałem, że w F1 się... otwiera spoiler. O cholera. Myślałem, że jeszcze zdążę przed tą ciężarówką. I tu podczas hamowania się otwiera spoiler? To chyba tak nie było w tej F1. To było chyba tak, że podczas jazdy on się jakoś tam wysuwał. Tak mi się coś przypomina, ale... kurde. Serio już zapomniałem, prawda? O, ale mi zep... Uuu! O, shit! Idziemy łeb w łeb. 330 km/h. I zaraz za mną jest Zonda, ale patrz na to. Nie, tu będzie gdzieś rampa? Jedziemy cały czas autostradą. 40 000 za to jest. To chyba jeszcze nie jest jakoś najwięcej. Chyba tutaj po 70 000. O kurde! Samochód mi się odrywał na autostradzie od drogi przy tej prędkości. Cholera. Nie chcę, wiesz, jej rozwalić tej Zondy. No, jak będę przegrywał, to wtedy użyjemy shifta. Się przeniesiemy w jakąś ciężarówkę i tam porobimy temat. Ale póki co bardzo fajnie mi się ściga. I dziwne, że Zonda jeszcze w nic nie przywaliła. Jedzie po prostu idealnie, a ten ruch jest tutaj totalnie losowy. O, fajnie to wymyślili, nie? Ale ciśnie ta Zonda. Tak jakby moje nitro też pchało i tą Zondę. Ma bardzo dobre przyspieszenie. I patrz, ani raz nie, coś tam przywaliła. Troszeczkę jej tam życia zeszło. O, jest hopka, patrz na to. shit! Ej, to nie miało tak być! Ja myślałem, że nad wiaduktem przelecę, czy coś! O kurde, gościu! Dobra, bo cel to 6 minut 30 sekund. Trzeba się pośpieszyć. Tutaj zaraz zrobimy chyba kółko. Oj, mój McLaren, już ledwo co? Już ledwo co? Mamy jeszcze 7 checkpointów. 320, już taki rozwalony, jeszcze tyle ciśnie, nie? O, przywaliła w coś Zonda. Dobra, jeszcze 5, jeszcze 4 checkpointy. Bramki. O, w mordę, jak ja mogłem to przegapić? Nie, mój McLaren, kurde, serio? Ale Zonda też chyba się wydupiła, bo tutaj straszny korek. Strasznie dużo aut. Dobra, 27. Ale patrzcie, i tak szybko to zdrowie nie ucieka, chyba że bardzo delikatnie uderza w te samochody. No, dawaj, Lucek. 28. Trzymajcie kciuki. IQ. Mało brakowało. Dobra, i ostatni. Ciśnie ta Zonda z tyłu, ja już ledwo słucham. Działający samochód. I pyk! Oh yeah! 40 000. 2 razy 40 000. 80 000 dostałem za to. Ja nie wiem, kiedy ja dostaję ten bonus 10 razy kredyty. Kiedy mi się to nabija, no? Chyba faktycznie za te jakieś skoki, różne takie wyczyny, zdaje się. Ej, faktycznie! Za co ja dostałem teraz ten bonus? Miałem 400 coś, teraz mam już 500 000. No dobra, przetestujmy to. Mach 1 przez Bay Bridge. Ok, weźmy sobie na przykład to wyzwanie. I tu mam plus 10 000 kredytów, nie? Potem dostanę pewnie 10 000 kredytów dodatkowo. I czy będzie mnożnik? No powinienem dostać 20 razy 10. 10 razy 10 to jest to. I powinienem dostać 100 000 kredytów, tak? Aha, nie możemy shiftu używać teraz. I musimy uciec przez most. Czekaj, czekaj, to nie jest czasami jakieś wyzwanie ze starszego drivera? Ej, patrzcie, to są samochody policyjne i w ogóle wszystkie auta na drodze są z tych starych czasów. Jest ich też mniej. Dobra, nie mogę używać teraz przyspieszania. Jedziemy sobie Mach 1 Mustangiem. Ua! Musimy uciekać policji, a jednocześnie zdobyć wszystkie checkpointy. To jest taki wyścig z czasem trochę. I pyk! Skończyliśmy sobie. I tak, dostaję 10 plus 10. Miałem 520 i patrzcie, mam teraz 540 tych kredytów. Jaki dostanę bonus? Do czego to jest mnożnik właściwie ten, co ja kupiłem? Tak... Nie wiem, do czego nie jest. Czekaj, chodźmy sobie tu do autka. Ile ja mam teraz? Mam 40 000, czyli dostałem to... I razy 10, ale razy 10 czego? To do czego jest ten mnożnik, do cholery? Gdzie są moje kredyty, no? Za mało trochę. Myślałem, że teraz to, wiesz, nie będą się w ogóle martwić o te kredyty, ale widzę, że no... Nie ma lekko, nie ma, chłopie, lekko. W dodatku, żeby kupić sobie Pagani Zondę, bo to jest mój taki cel na tą serię, to trzeba kupić odpowiedni garaż i on chyba jest właśnie tutaj. Kosztuje też niemało, bo chyba ze 100 000. 100 000 i odblokowuje blokowanie aut i wyzwanie. Aha! Lamborghini Murcielago, super veloce, proszę bardzo. Pojazdy i nowe Lambo nam się odblokowywało, ale nie odblokowało, ale nie tylko Lambo, bo także nowe wyzwania. 500 000 kosztuje. Niewiele mi brakuje do tego Lambosa i kupmy sobie jeszcze dodatkowy garaż. Teraz powinny mi się pojawić nowe wyzwania, nowe wyścigi, w ogóle wszystko nowe. Tak, pojawiły się wyścigi, tutaj już jest jakiś. Tu mamy coś nowego. I to jest chyba jakieś dodatkowo bonusowe, czy coś takiego, nie wiem. No dobra, tu mamy sobie garaż, on nie jest chyba drogi, nie powinien dużo kosztować, a jeśli kosztuje nawet dużo, to powinien nam starczyć. 100 000 i odblokowuje Audi Quattro 5.2 FSI. Znaczy Audi R8 5.2 FSI Quattro, o, w ten sposób. I Pagani, tu mamy chyba dwie Pagani, nie? Czekaj, rufa mamy, patrz, już wszystkie rufy mamy. O, wow. Kupuję tego. Którego kupujemy? GTR. Ten był chyba dobry. To jest taka... Carrera GT, nie? Tak, ja sobie kupię chyba tego za 150 000. Starczy mi. Tak, to jest dobra fura. Dobrze będzie, dobrze będzie. Nie możemy chyba zmieniać koloru tych furek. Zobaczmy sobie Pagani, Volkswagen. Ile tu mamy Volkswageny? Aha, z Scirocco tam są takie Shelby. A tu jest ta Cobra 427 z wielkim silnikiem pod maską. To jest malutki samochód, który wielki silnik ma. Czekaj, Pontiac? A gdzie jest Pagani? Ty, nie ma tu Pagani. Gdzie jest Pagani Zonda? Patrz, nie ma. Nie ma w ogóle tej marki? Musi być. Jest Pontiac, Ram, Oldsmobile, jest P. Czy to jest w ogóle alfabetycznie? Nie, to nie jest alfabetycznie. Co ty, Lucek, robi? Pagani Zonda. Nie, no jest alfabetycznie, jest alfabetyczne. Jest A, B, C, D. Czy ja coś pominąłem? Nie ma Pagani Zondy. Może musimy kupić jakiś garaż, żeby nam się to odblokowało, czy coś. Tu mamy różne wyzwania. Może tutaj w tych wyzwaniach to jest. Czekaj, czekaj, czekaj. Mamy coś z busem. Tutaj nam się coś odblokowało. To też musimy sobie zrobić. A, ja już niektóre z tych rzeczy robiłem. Ten pojedynek na autostradzie. Przejazd podziemny. To my to musimy ogarnąć. Tu mamy filmowe, tu mamy jakiś turniej, a tu mamy jakieś specjalne. Powrót z przeszłości. Ciekawe. Okej. Pamiętacie ten film Powrót do przyszłości? Tam był ten taki, nie pamiętam jak się nazywał, chłopak, który grał tam jedną z głównych postaci, chyba nawet główną, nie? Był doktorek i był ten taki chłopak. I wiecie, że ten chłopak to teraz już jest stary dziad. Tak samo jak gościu Kevin Sam w domu, co grał właśnie Kevina. On ma 40 coś lat dzisiaj już. Serio, to jest stary dziad. A w tym filmie to był młody chłopak, nie? Ej, ale ta Porszawa, zobacz jak ona tu pięknie robi te zakręty. Ekstra! Jakie to szybkie jest! O, będziemy tym cisnąć, ludziska! To będzie dobre na wyścigi, zdecydowanie. Kurde, ekstra. Super skrętne to jest. Już tam w jednym wyzwaniu tym jechałem, myślę, nie no, muszę mieć ten samochód. Jest lepszy od GTR-a, szkoda. No GTR mi się auto bardzo podoba z wyglądu. Może nie akurat ten model starszy, który tutaj jest w grze, ale to jest ogólnie dobre auto. Ja zawsze myślałem, że ma jakąś rzędową szóstkę pod maską, ma fałkę. Co prawda szóstka, ale to wystarczy. Moi drodzy, zapraszam was na kolejne odcinki z Drivera San Francisco. Dziękuję wam, że byliście na tym. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Hejka.